Ja jestem całym sercem za Ukrainą, no ale po prostu są granice tego całego tego szaleństwa. Ja chcę powiedzieć, że po prostu gardzę, ale naprawdę gardzę, przepraszam, bo muszę to powiedzieć, ja gardzę po prostu ogromną grupą ludzi w Polsce, ludzi podających się też za dziennikarzy, którzy przez ostatnie 8 lat z każdego dnia potrafili wypisywać po 7 tytułów w internecie, że łamana jest praworządność, a dzisiaj siedzą cicho, kiedy naprawdę ta praworządność jest łamana. Na czele prokuratury w ogóle stoją ludzie, których zadaniem ustawowym jest pilnowanie ustaw, a sami przed chwilą pełno tych ustaw połamali. Dobry wieczór, Jacek Kruśniewski, nisko się Państwu kłaniam i zapraszam na Wieczorny Ekspres. Dzisiaj pakiet ciekawych gości. Zaczynamy od rozmowy z Patrykiem Jakim, eurodeputowanym Prawa i Sprawiedliwości, politykiem suwerennej Polski. Później pewnie świetnie Państwu znana, pamiętana po występach chociażby w Komisji Śledczej do spraw afery Rywina, po swojej działalności w samoobronie, pani Renata Beger, była działaczka tej właśnie formacji, była bliska współpracowniczka Andrzeja Lepera, dzisiaj obecna w Warszawie na protestach rolników. Za kilkanaście minut pani Renata Beger w naszym studiu. Później jeszcze ksiądz Kazimierz Sowa, publicysta, pisarz, autor wielu książek, ostatnio między innymi książki Wierni i Niewierni. Porozmawiamy o tym, czy nowa władza rozdzieli państwo i kościół, czy dojdzie do twardej separacji tronu i ołtarza. Te wszystkie rozmowy w dzisiejszym Wieczornym Ekspresie. Zaczynamy od Patryka Jakiego, parlamentarzysty w Parlamencie Europejskim. Dobry wieczór, witam serdecznie, panie pośle. Witam pana i witam państwa. Patryk Jaki łączy się z nami z Francji. Protesty rolników dzisiaj w Polsce, ale w ostatnich dniach, tygodniach także w innych europejskich krajach i stolicach. We Francji też widzieliśmy takie obrazki. Czy we Francji bardzo intensywne, masowe są te protesty? Jak to wygląda, panie pośle? Też są bardzo intensywne protesty. Jakiś czas temu nie mogliśmy w ogóle wejść do Parlamentu Europejskiego, ani nawet tutaj dojechać. No i to trzeba powiedzieć, no wspieramy wszystkich rolników. To tak się kończy właśnie zielony komunizm, bo przeciwko temu oni tak naprawdę protestują. Dlaczego zielony komunizm? Przypomnijmy, czym był komunizm. Komunizm był utopią, że wszyscy będą żyć w wielkiej szczęśliwości i będą zarabiać tyle samo, tylko wystarczy pozabierać tym złym kułagom i wszystko już będzie kraina szczęśliwości. No i dzisiaj to jest też komunizm, to jest też prowadzana ideologia komunistyczna, tylko że w nowym rozmiarze, w rozmiarze zielonym, dlatego że próbuje się ograniczyć hodowlę i działalność rolniczą, dlatego że emituje rzekomo za dużo CO2, znaczy emituje CO2. Problem tylko polega na tym, że nawet zakładając, że człowiek ma wpływ na zmianę klimatu, nawet na chwilę załóżmy to na potrzebę tej dyskusji, to problem polega na tym, że żeby to zmienić, to cały świat musiałby robić dokładnie to samo. I nawet jeżeli Unia Europejska i wszyscy razem zdecydujemy, że ogromnym wysiłkiem, tak jak w czasach komunizmu, będziemy biednieli po to, żeby dotrzeć do tego wymarzonego świata i obniżymy emisję gazu cieplarnianego o 2%, to co z tego, jeżeli w Chinach podniesie się o 3%? I to jest właśnie syzyfowa praca. I to jest właśnie komunizm. To znaczy w imię utopii. W imię utopii wszyscy mamy płacić, znaczy mamy być coraz biedniejsi, tak jak w komunizmie. Ale panie proszę, z jednego komunizmu Polska się szczęśliwie 3 dekady temu wyrwała. Czy tak samo pan myśli o Unii Europejskiej, jako o jakimś systemie opresyjnym wobec Polski? Powinniśmy z tej Unii uciekać czym prędzej, biorąc pod uwagę to jeszcze, że no Zielony Ład to jedno, Fit for 55 to drugie, idący dużo szerzej pakiet, który też oczywiście ma związek z walką z ociepleniem klimatycznym, a do tego za parę lat my będziemy więcej do unijnej kasy wkładali, niż z niej będziemy dostawali. Więc to jest taki moment, kiedy pan się zastanawia, czy Polsce opłaca się być w Unii Europejskiej, czy nie należałoby jej opuścić? Nie, bo Polsce, my powinniśmy wyjść z Zielonego Ładu, dlatego że w ogóle on jest wprowadzany siłą bez kompetencji traktatowej i posłużę się tutaj konkretem, mianowicie traktat mówi o tym, że wszystkie decyzje, które
mają wpływ na miks energetyczny danego państwa, powinny być podejmowane jednomyślnie. Oni wtedy, tylko że biurokraci europejscy wiedzieli, że wtedy nie będzie zgody wszystkich państw i dlatego wprowadzali to tylnymi drzwiami, łamiąc traktaty większością kwalifikowaną. I po prostu gdybym ja był polskim premierem, to powiedziałbym tak. Są fragmenty Unii Europejskiej, które są dla Polski korzystne, to znaczy wspólny handel bez tych wszystkich komunistycznych naleciałości, bo tutaj Polacy są dobrzy, bo oni są przedsiębiorcy, do tego rynku nam się opłaca i na to umawialiśmy się wchodząc do Unii Europejskiej i to jest zgodne z traktatami. Natomiast to, co jest niezgodne z traktatami, tam gdzie wy wprowadzacie, szanowni państwo, ideologię i zielony komunizm, to po prostu nie będziemy tego realizowali i koniec. Jeżeli pan redaktor mnie pyta, co ja bym zrobił, gdybym był premierem, właśnie zrobił. Panie pośle, pytamy też naszych widzów, słuchaczy w internetowej sądzie, czy rząd spełni postulaty rolników. Jakby pan odpowiedział na to pytanie? Rząd spełni postulaty rolników, wyjdzie im naprzeciw. No one nie wszystkie oczywiście od polskiego rządu tylko zależą, tylko właśnie w Brukseli jest klucz do wielu z tych rozwiązań, jak właśnie Zielony Ład, ale też kwestie relacji z Ukrainą. Nie, ten rząd tego nie zrobi, dlatego że ten rząd jest sługą oligarchii brukselskiej i to nie ma na co w ogóle liczyć w tej sprawie. Ja nie znam żadnej decyzji, którą oni by, w strategicznej przynajmniej, którą podjęliby wbrew temu, co oczekują Niemcy. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię ukraińską... Jeżeli mogę się wtrącić, panie pośle, to niedawno polski rząd opowiedział się przeciwko zmianom traktatowym. Nie tak dawno to miało miejsce. Jeżeli chciałby pan przykładu opowiedzenia się przeciwko temu, czego chciał Paryż i Berlin, to myślę, że to jest przykład. Znaczy, to jest właśnie przykład, który udowadnia raczej moją tezę, szanowny panie redaktorze, dlatego że jeżeli chodzi o traktaty, to przypomnę, że forsowały je grupy, do których należy Platforma, PSL i Hołownia. I część z tych polityków nawet głosowała za tym traktatem i Lewica oczywiście, czyli część z koalicji 13 grudnia nawet za tym głosowała. I ponieważ Tusk i cała ekipa widzieli, że jest dlatego tak czy siak większość, to oni sobie w tej chwili mogą powiedzieć, jak już wiedzą, że przez ich grupę to przeszło, w tej chwili mogą powiedzieć, że są przeciwni, ale na etapie, kiedy to przechodziło, wtedy, kiedy się to decydowało, byli za. W związku z tym oni tylko robią tak jak zwykle wybieg PR-owy, ale tak naprawdę to popierają, a tak jak mówię, część nawet za tym głosuje, dlatego akurat w tej sprawie z panem redaktorem się nie zgadzam. Panie pośle, jeżeli chodzi o to, co właśnie jest w gestii polskiego rządu, to co tak naprawdę może rząd zrobić, żeby wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom? Czy może coś zrobić, czy tylko oglądać na Brukselę, ewentualnie próbować wymóc jakieś decyzje w Brukseli, budować koalicję państw, która będzie no skuteczniejsza w formułowaniu takich oczekiwań? Czy sam rząd coś może zrobić konkretnie? Ale oczywiście, że może zrobić, dlatego że przypomnijmy, przeciwko czemu najbardziej protestują rolnicy, to znaczy dwóm elementom, a dzisiaj trzeci jeszcze doszedł, zielonego komunizmu. Pierwszy dotyczy obowiązku ugorowania, tak zwanego 10% ziemi, czyli odłożenia 10% ziemi, co będzie sprawiało, no, która nie będzie zarabiała i będzie sprawiało, że będziemy mieć mniej żywności, żywność będzie droższa, a z czasem rolnictwo będzie upadało. Dokładnie to samo dotyczy zakazu stosowania pestycydów i ten zakaz jest proporcjonalny bez względu na to, ile kto w tej chwili ich stosuje, a ponieważ Polacy stosują ich stosunkowo mało, to będzie po prostu oznaczało, że będą najbardziej karani za to, że mają najzdrowszą żywność, co od samego początku było absurdem. A dzisiaj jeszcze nowe przepisy, które każą zamieniać dużą część naszych terenów zielonych w torfowiska. No po prostu to są absurdy. I co z tym trzeba robić? Po prostu trzeba poinformować Unię Europejską. To nie jest wasza kompetencja. Nie będziemy tego robić. Będziemy dbali o nasz kraj. Dlatego, że i są tutaj bardzo poważne argumenty. Tu nie trzeba szukać jakichś specjalnych sojuszników. Mianowicie po naszej wschodniej granicy trwa wojna. My nie możemy sobie pozwolić na to, żeby Polska pozbyła się własnych zasobów żywności, no bo z tego tak naprawdę ucieszy się tylko Putin. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię związaną z granicą, to po prostu trzeba zrobić to samo, co my zrobiliśmy, jak rządziliśmy. Znaczy po prostu położyć embargo, zamknąć granicę na kluczową część produktów i do widzenia. Ale to embargo na tą krótką bardzo listę produktów, na cztery produkty, ono, panie pośle, obowiązuje. To nie jest tak, że wszystko można wozić do Polski. Platforma czy nowa władza ogólnie nie zliberalizowała jakoś szczególnie tych przepisów, tylko one okazały się dziurawe po prostu i zbyt, no, zbyt wąski jest ten zakres po prostu embarga.
A to proszę bardzo, tak jak są tacy mądrzy, to jak wiedzą, że to trzeba zrobić lepiej, to niech rozszerzą. Ja nie mam nic przeciwko temu. Najważniejsze jest to, żebyśmy rozumieli, że trzeba po prostu w tej sprawie po prostu bronić polskiego rolnika, bo ja jestem całym sercem za Ukrainą, no ale po prostu są granice tego całego tego szaleństwa. Dlatego no niestety, poza tym ja też uważam... Co jest szaleństwem? Panie Boże, co jest szaleństwem? Granice szaleństwa, czyli granice czego? Pomocy takiej, nie wiem, bezrefleksyjnej? Co pan określa szaleństwem? Określam te wszystkie problemy, z którymi w tej chwili zmagają się polscy rolnicy. Ja bardzo bym chciał, żeby polski rząd zrozumiał, że ważniejsze od dbania o to, żeby komisarz jakiś tam Y skądś tam był zadowolony, ważniejsze jest to, żeby polscy rolnicy mogli zarabiać, żeby polska gospodarka działała. Dlatego mam na myśli to wszystko, wszystko co przychodzi i z tej strony i z tamtej strony. Panie Burze, złożył pan albo złoży gratulacje premierowi Donaldowi Tuskowi w związku z odblokowaniem środków z Krajowego Planu Odbudowy, bo nie pierwszy raz zresztą to się stało. Ursula von der Leyen ogłosiła odblokowanie tych środków z KPO, już to ogłaszała w Polsce za rządów Prawa i Sprawiedliwości chyba 2 lata temu. No, wtedy się nie zmaterializowało to ogłoszenie. Teraz będzie inaczej. O te gratulacje zapytam. Złożył pan gratulacje? Złoży? Nie złożę tych gratulacji, dlatego że po prostu dla Polski to jest bardzo kiepski biznes, ponieważ w KPO to przypomną pożyczki, które będziemy musieli spłacić i dotacje, które spłacimy w nowych podatkach, a w sumie spłacimy tego znacznie więcej niż pożyczamy, a do tego dochodzą jeszcze zobowiązania, moim zdaniem, które cicha ma rząd Donalda Tuska wobec Niemiec za to, że te pieniądze będą udostępniane po to, żeby toczyć taką po prostu propagandową papkę ludziom do głowy. Ja przypomnę tylko, że to jest tak, nawet mówiąc precyzyjnie, my mamy otrzymać 158 miliardów złotych, mamy znaczone te pieniądze, bo 42% ma być przeznaczone na cele klimatyczne, czyli właśnie na kupowanie tam gdzieś wiatraków w Niemczech. Oni mają problemy gospodarcze, dlatego dają nam pieniądze po to, żebyśmy kupowali u nich produkty. Ale to rząd PiS, panie pośle, znaczył te pieniądze, bo to rząd PiS jest autorem Krajowego Planu Odbudowy, tych ustaleń, jak pieniądze mają być dokładnie wydane przecież. W ustaleniu z Komisją Europejską, ale no rząd PiS pisał KPO. To jest prawda, że w ustaleniu z Komisją Europejską i pod szantażem Komisji Europejskiej w wielu przypadkach, dlatego że no przecież te kamienie milowe dotyczące na przykład wymiaru sprawiedliwości, tak zwane, czyli zmiany szeregu ustaw w Polsce, nie były wzywane przez polski rząd, tylko były wymuszone na polskim rządzie, czym nawet chwalili się urzędnicy brukselscy. Natomiast w każdym razie ja chciałem tylko powiem panu, mówimy o tym, że coś dostajemy, czyli jak zyski, no to każdy człowiek mądry, który prowadzi nawet gospodarstwo domowe, nie musi prowadzić firmy, no to musi policzyć koszty. Więc jak dostajemy 106 miliardów w formie dotacji, a 158 w sumie, bo mówię jeszcze o pożyczkach, to po stronie kosztów mamy tak, nowy podatek na spłatę ETS-u, który Polska będzie spłacać szacunkowo około 9 miliardów rocznie i do 58 zapłacimy 324 miliardy. Do tego podatek od plastiku, który płacimy około 2 miliardy rocznie, a do 58 64 miliardy spłacimy. Do tego dochodzą podatki, nowe podatki cyfrowe, dyrektywa o efektywności energetycznej budynków, która można kosztować nawet bilion razem z transformacją energetyczną, drugie tyle. I jeżeli ktoś mi będzie opowiadał dalej, że to jest korzystne dla polski biznes, to niech się puknie. Ale panie proszę, to ja w czoło się pukał nie będę, ale powiem tylko tak, że jeżeli chodzi o te podatki za rządów Prawa i Sprawiedliwości, panie pośle, to je płaciliśmy. Ten dotyczący plastiku chociażby, ale też podwyższoną składkę z racji spłacania Funduszu Odbudowy, czyli tych środków, które z KPO powinniśmy dostawać. My już to za rządów Prawa i Sprawiedliwości płaciliśmy wyższą składkę. Tymczasem euro z KPO nawet nie powąchaliśmy, więc nie wiem, panie pośle, czy to był dobry biznes. Na moje oko to też nie był dobry biznes, bo wtedy spłacaliśmy to wszystko, a nic nie dostawaliśmy. Teraz będziemy spłacać i dostaniemy te pieniądze. To już chyba tak lepiej. Ale to oczywiście ma pan rację, ale dlatego ja byłem przeciwny temu KPO. Absolutnie ma pan rację, chociaż tutaj jedna uwaga dotyczy tego, że największa część tego, to znaczy podatek od ETS-u, dopiero będziemy spłacać. Największa część tego, co mówiłem. Natomiast to jest tak, że rzeczywiście to dlatego właśnie suwerenna Polska jako 20 zaledwie posłów w polskim parlamencie, ona i jakaś część Konfederacji na 460 głosowali przeciwko temu wspaniałemu dealowi.
to raczej nie najlepiej świadczy o klasie politycznej naszego państwa, moim zdaniem przynajmniej. Panie pośle, zapytam teraz o Dariusza Jońskiego, szefa jednej z komisji śledczych, tą, która ma zająć się badaniem, czy już zajmuje się w zasadzie badaniem wyborów korespondencyjnych. Dariusz Joński powiedział, że jeżeli Zbigniew Ziobro, czyli prezes Suwerennej Polski, nie stawi się na przesłuchanie komisji śledczej, tylko wyśle zwolnienie lekarskie, to on poprosi biegłego o opinię. Czy, ciekawy jestem pana posła póki co opinii. Przesadny formalista z posła Jońskiego, a może dobrze, że tak skrupulatnie do tego podchodzi. To znaczy to, co to, jeżeli dostanie od lekarzy informację, że minister Ziobro jest chory na nowotwór, to jeszcze sam będzie to sprawdzał. Rozumiem, że on sam potrafi to czytać. Powoła jakiegoś biegłego, jak rozumiem. Komisja powoła biegłego. No to ja... To znaczy tak, jeżeli dzisiaj w polskim, polskie państwo toczy szereg różnego rodzaju problemów, między innymi o których rozmawialiśmy na samym początku, a pan Joński będzie się teraz bawił z kolei nie w historyka, tylko będzie się bawił w lekarza, bo jedno zaświadczenie lekarskie mu nie wystarczy, tylko będzie żądał kolejnych. No jak tak musi, to proszę bardzo, no tylko niech każdy obywatel sam to oceni, czy rzeczywiście za to płaci polskiej klasie politycznej. Panie pośle, to teraz nie o prezesie Suwerennej Polski, tylko o prezesie Prawa i Sprawiedliwości, Jarosławie Kaczyńskim, bo no to jest taka niekończąca się historia z tym przechodzeniem na emeryturę prezesa Kaczyńskiego, nie przechodzeniem. Już wiele razy pan słyszał, ja słyszałem prezesa Kaczyńskiego wypowiedzi, w których mówił, ile to jeszcze kadencji będzie szefem partii, a kiedy już będzie chciał władzę przekazać. Niedawno też mówił, że władzę przekaże parę miesięcy temu, czy jeszcze parę tygodni temu, a kilka dni temu z kolei padła deklaracja, że pokieruje Prawem i Sprawiedliwością, jeżeli kongres partii tę władzę prezesowi Kaczyńskiemu powierzy. No wiadomo, że jak prezes zapyta, to dostanie takie zaufanie kongresu PiS. To dobra czy zła wiadomość dla polskiej prawicy? Dobra wiadomość dla polskiej prawicy, ponieważ Jarosław Kaczyński wyciągał nas z jeszcze większych tarapatów niż jesteśmy w tej chwili. Ja pamiętam czasy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość miało poparcie w okolicach 20% i potrafiło wyjść z tego i wygrać kolejne wybory. To wtedy pan zostawił Prawo i Sprawiedliwość, panie pośle, tak? W tamtym czasie? Tak? To mniej więcej. W 2011 roku, tak, panie pośle, do Solidarnej Polski? To było rzeczywiście Solidarna Polska w 2011 roku. Ja miałem na myśli czas przed katastrofą smoleńską, to raczej było wcześniej. Okej. Okay. Ale jednym słowem, jak jeżeli pan mówi o moich perypetiach, to tak. No, nie, tak tylko nawiązałem, bo pan wspomniał o tamtych czasach najgorszych notowań Prawa i Sprawiedliwości. Tak, ale mam na myśli to, że wtedy rzeczywiście i byliśmy stosunkowo mali, dzisiaj dalej mamy największy klub parlamentarny. Mamy wiele atutów w swoim ręku, dlatego ja wierzę, że my z tego kryzysu wyjdziemy. Ale czy właśnie prezes Kaczyński, no bo jakby nie patrzeć, to wtedy był w 2011 roku, no w zasadzie 60-letni z niewielkim hakiem polityk, no teraz jest już grubo po 70, Jarosław Kaczyński. Jak patrzymy na niego po wyborach, to raczej zajmuje się prezes Prawa i Sprawiedliwości utwardzaniem tak zwanego twardego elektoratu niż sięganiem po nowych wyborców. Można odnieść takie wrażenie. Czy na pewno z prezesem PiS prawica jest w stanie odzyskać jeszcze raz władzę, panie pośle? Ja po prostu uważam, że wiele ludzi już od kiedy Jarosław Kaczyński jest w polskiej polityce, wiele osób go już od dekad odsyła na... To prawda, końców PiSu też już było cała masa, końców PiSu była, tak, to prawda. Żeby tylko książkę przywołać Michała Kamińskiego i redaktora Morozowskiego, koniec PiSu, jakiś tam 2000, to był właśnie chyba 11 rok. Trafił pan w punkt, a co do drugiego argumentu dotyczącego wieku, to chcę panu tylko, panu redaktorowi, zwrócić uwagę na to, że my jesteśmy w przededniu rywalizacji o najważniejszy urząd na świecie, w którym mierzą się osoby, które mają chyba prawie po 80 lat. W związku z tym spokojnie. 78-82, jeżeli dobrze pamiętam. Chyba tak to wygląda. Donald Trump chyba 78 już, a Joe Biden po 80 jest. Więc rozumiem, że z prezesem PiS lepiej niż bez prezesa, tak? Jeżeli chodzi o odzyskanie władzy od obecnie rządzących. Tak sumując już ten wątek.
Podsumowując już ten wątek, Polska, system trzeciej RP jest w taki sposób skonstruowany. Tam widać w nim jeszcze ciągle naleciałości z czasów porozumienia z postkomunistami, że prawica, prawdziwa prawica, która chciała się tego pozbyć, jest ciągle od prawie 30 lat pod ostrzałem i dlatego właśnie, jeżeli na czele prawicy nie stał charyzmatyczny lider, to zawsze kończyło to rozbiciem i tragedią. I myślę, że te też argumenty pan prezes bierze pod uwagę. Panie pośle, jak rządziliście z Prawem i Sprawiedliwością, jak Solidarna Polska, potem Suwerenna Polska była w koalicji z Prawem i Sprawiedliwością, to no raz na jakiś czas pojawiały się informacje o możliwym rozwodzie, o napięciach mniejszych, większych pomiędzy wami. Teraz jak jesteście w opozycji, ten temat ciągle istnieje. Pana zdaniem Suwerenna Polska powinna brać pod uwagę pójście swoją drogą, no chociażby założenie w Sejmie swojego klubu, no bo to akurat to przynosi wymierne korzyści, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w Sejmie. Swój klub to dla jednych i drugich to może być korzyść. To prawda, że pewnie z punktu widzenia naszej formacji przyniosłoby to korzyści, natomiast ja w tej chwili patrzę szerzej i wierzę w to, że szczególnie w czasie wyborów do Parlamentu Europejskiego jako obóz będzie się odbudować sondażowo i rozpocząć już marsz od wyborów prezydenckich po kolejną władzę. A łatwiej to zawsze zrobić razem niż osobno. Dlatego jeżeli nie będzie poważnych powodów w międzyczasie do tego, żeby się rozdzielać, to nie widzę takiej potrzeby. Mhm. Panie pośle, jeżeli chodzi o sprawy bliskie panu, także jako byłemu wiceministrowi sprawiedliwości, no i Solidarna Polska, Suwerenna Polska jako taka za wymiar sprawiedliwości przez 8 lat ostatnich odpowiadaliście. To, co teraz dzieje się na tym odcinku, jak pan ocenia, to no, przywracanie praworządności. Tak mówią o tym politycy nowej koalicji. Polska jest dzisiaj bardziej praworządna niż 4 miesiące temu? Ja podziwiam pana, muszę panu powiedzieć, że pan to powiedział nie wybuchając śmiechem, dlatego że dla każdej osoby, która posiada minimum wiedzy w tej sprawie, odpowiedź jest oczywista. To znaczy, my oczywiście popełnialiśmy błędy. Ja sam bardzo często krytykowałem nasz obóz pod tym względem. Natomiast nigdy nie doszło do takiej sytuacji, żeby uznawać, że opinie prawne są wyżej niż ustawy, że uchwały są wyżej niż orzeczenia sądów, czy trybunałów, czy konstytucja. A jak nie publikowaliście orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego na przykład, panie pośle, to co to było? Niektórzy nawet złośliwi wobec nas ludzie wskazują na to, że to był jednak trik prawny. Natomiast nie było tej złamanej zasady hierarchii źródeł prawa opisanej w Konstytucji, która jest najważniejsza, jeżeli mówimy o państwie praworządnym. W ogóle w polskiej Konstytucji istnieje definicja praworządności w artykule 7. Tą definicją jest to, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. I w skrócie oznacza to, że władza publiczna może działać tylko wtedy, kiedy ma jasną podstawę prawną w ustawie. I jeżeli są jakieś wątpliwości, czy ta podstawa prawna istnieje, to nie może poza to wyjść. No po to jest to sformułowanie w granicach prawa. A Tusk i Sienkiewicz i Bodnar w szczególności po raz pierwszy uznali, że sobie mają gdzieś definicję praworządności, gdzieś wyroki Trybunałów. To też jest artykuł 190 bodajże Konstytucji, który oni sami kiedyś przytaczali wielokrotnie, który mówi bezpośrednio. Znaczy, takiej degradacji i to, że w ogóle oni w tej chwili, przynajmniej prokuraturę, panie redaktorze, po prostu zajęli siłą. Zajęli gabinet prokuratora krajowego siłą, bo nie dało się go odwołać, dlatego że potrzebna byłaby do tego zgoda prezydenta. Prokuratora krajowego nie wpuścili, bo służby więziennej, która ma zwierzchnictwo cywilne w postaci ministra Bodnara, niewygodnych prokuratorów, którzy się nie zgadzali na takie bezczelne łamanie prawa, odesłali na urlop, a teraz po urlopie nie wpuszczają ich do gabinetów, bo zajęli... No przecież to są standardy afrykańskie, jak w Ameryce Łacińskiej. To tak gdzieś, wie pan, w Argentynie, w Kolumbii przejmowano władzę. To, panie pośle, niech pan się zdecyduje, afrykańskie, Afryka czy Ameryka Łacińska?
Ale i w jednym, i w tych państwach w niedalekiej historii były przykłady tego, że instytucje rządowe przejmowano siłą, nie zważając na podstawy prawne. I tym właśnie różnił się świat zachodni od właśnie tych wspomnianych państw, że mógł się zawsze pochwalić tym, czym jest praworządność. To znaczy, że władze publiczne nie zajmują siłą, nawet jak mają demokratyczny mandat, tylko muszą szukać ścieżki prawnej. A Donald Tusk po raz pierwszy to złamał. I moim zdaniem, i mając przyzwolenie Unii Europejskiej na tworzenie laboratorium w Polsce do tego, jak daleko można łamać demokrację, byleby osiągnąć swoje cele. I w ogóle ja chcę powiedzieć, nie mówię tego panu, ale ja chcę powiedzieć, że po prostu gardzę, ale naprawdę gardzę, przepraszam, bo muszę to powiedzieć, ja gardzę po prostu ogromną grupą ludzi w Polsce, ludzi podających się też za dziennikarzy, którzy przez ostatnie 8 lat z każdego dnia potrafili wypisywać po 7 tytułów w internecie, że łamana jest praworządność, a dzisiaj siedzą cicho, kiedy naprawdę ta praworządność jest łamana. Po prostu to najlepiej pokazuje, jak bardzo patologicznym, jak wiele elementów patologicznych ma system trzeciej RP. Panie pośle, ale jakby pan dobrze nie oceniał waszych rządów, jak źle rządów następców, to ciekawy jestem, czy nie przyzna mi pan racji, że wy gdzieś parę bezpieczników, nawet jeżeli nie dochodziło wprost do łamania prawa, no bo mieliście o tyle lepszą sytuację, że prezydenta mieliście po swojej stronie, więc można było każdą ustawę przyjąć, prezydent ją podpisywał, ale czy nie jest tak, że przyczyniliście się do chociażby takimi decyzjami jak ta o niepublikowaniu orzeczenia Trybunału, jak nie zaprzysiężenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez poprzednią kadencję Sejmu, jak skrócenie kadencji Krajowej Rady Sądownictwa. Czy jednak nie zrobiliście paru kroków też na granicy prawa albo poza tą granicą, a nowa władza twórczo rozwinęła to, czy poszła tą drogą, którą wy wytyczyliście może i poszła dalej? Panie redaktorze, no nie jestem w stanie się zgodzić. Każdy z tych przykładów wymagał osobnego omówienia. Pewnie nie mamy tutaj na to czasu, ale jeżeli chodzi o powołanie sędziów z Trybunału Konstytucyjnego, to rzeczywistość jest taka, żeby kogoś w Polsce uznać za sędziego, musi być powołany przez prezydenta. W związku z powyższym, że pan powiedział, że ktoś był powołany przez polski Sejm... Wybrany przez Sejm, potem musi być zaprzysiężony. Dokładnie. To nie jest jeszcze cała procedura. Okej, znów można, jak mówią tutaj, powiedzieć, to był jednak trik prawny i tak dalej. Natomiast nie było czegoś takiego w sprawie KRS-u, jeszcze zanim przejdę do konkluzji. W sprawie KRS-u to już w ogóle było inaczej, no bo to był wyrok jeszcze Trybunału poprzedniego, który mówił o tym, że poprzednia kadencja Trybunału była zła, dlatego to było tylko wykonanie tego wyroku i tu nie ma ten. Natomiast jeśli chodzi o opublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, to on został opublikowany i nie ma tutaj porównania do tego, co robi Bodnar, który mówi, że wyrok nie istnieje. No czegoś takiego nie ma. Albo mówi, że opinia prawna jest źródła prawa. Wie pan, opinie prawne są po to i każdy, kto był w sądzie, bardzo dobrze o tym wie, że zazwyczaj jest tak, że jak są dwie strony sporu, to jeden przynosi taką opinię prawną, drugi przynosi taką opinię prawną, jeden prawnik twierdzi to, drugi twierdzi tamto, ale ocenia się na podstawie źródeł prawa. Jeżeli my uznamy, że opinia prawna jest źródłem prawa, to my po prostu niszczymy, to znaczy, że w Polsce żadne prawo nie obowiązuje, dlatego że decydować będzie to, kto ma więcej sił i ten, kto ma policję, kto ma wojsko. Pamiętając też o tym, pan wspomniał, że mieliśmy łatwiej, bo mieliśmy prezydenta. No dobrze, ale trzeba pamiętać, że prezydent ma swoje prerogatywy i jego kadencja jeszcze trwa. No na tym jasne, nie, ja tutaj nie usprawiedliwiam obecnie rządzących, tylko zdaję sobie sprawę, że to jest potężne ograniczenie po prostu, ale to wybór taki był Polaków, że jest taki prezydent, taki rząd. Ale panie redaktorze, jedno tylko zdanie tego dodam, przepraszam, że ja panu wchodzę w słowo, ale chodzi tylko o to, więc Tusk miał wybór. Mianowicie dobrze rządzić, poczekać półtora roku i wygrać wybory prezydenckie, albo siłą pójść na pałę, przejmować wszystkie instytucje i wybrał tą drugą wersję, moim zdaniem dlatego, że on potrzebuje w tej chwili prokuratury, żeby skręcać śledztwa takie jak w sprawie Grodzkiego i tak dalej, bo wie pan, to co się wydarzyło, to jest coś po prostu niebywałego w sprawie Grodzkiego. I atakować swoich politycznych konkurentów. I to jest w ogóle paradne, przecież to jest coś niesamowitego, że w ogóle teraz... prokuratorem krajowym, ja mówię w cudzysłowie, bo nie jest żadnym prokuratorem krajowym, na czele prokuratury w ogóle stoją ludzie, których zadaniem ustawowym jest pilnowanie ustaw,
a sami przed chwilą pełno tych ustaw połamali i zajęli gabinety bez ustaw. No przecież to jest jakiś, że oni z państwa robią kabaret i wie pan co, i za chwilę każdy obywatel na tym straci, bo już przedwczoraj sąd apelacyjny powiedział, że on takiej prokuratury w ogóle nie będzie uznawał i przestępcy się cieszą i wychodzą i najbardziej korzystają na tym przestępcy. I żeby to nie było tak, że za chwilę to się skończy, że Polska wróci do lat 90. w Polsce, bo dzisiaj każdy prawnik będzie przecież korzystał z tego. Każdy adwokat już dzisiaj w Polsce wie, fora adwokackie już się grzeją. Każdy już o tym wie, że pierwszy wniosek, jaki powinien złożyć, to nie wniosek merytoryczny, tylko taki czytany pan jest prokuratorem albo czytana pani jest sędzią. Panie Burza, jak pan patrzy na to, co dzieje się, jeżeli chodzi o proces rozliczania waszych rządów, no, który tak mocno został uruchomiony i komisję śledczej, zespół Romana Giertycha, pewnie prokuratura też będzie coraz bardziej aktywna. I jak pan patrzy na działalność teraz już rządzących, to myśli pan sobie, ach, jak my ich rozliczymy, to dopiero będą fajerwerki. To już jest materiał do tego, żeby rozliczyć tę ekipę, to co się wydarzyło do tej pory, pana zdaniem? Czy bo pan zadał pytanie właśnie, jako środowisko, które zajmowało się wymiarem sprawiedliwości. Jeżeli Zjednoczona Prawica dojdzie do władzy, dlatego że posiadamy tu kolejny raz, dlatego że posiadamy tutaj największe kompetencje, dalej będziemy rekomendowali kandydata na ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Ja wierzę, że to będzie Zbigniew Ziobro, wróci do zdrowia, ale nasze środowisko dalej jest, nasze środowisko będzie za to odpowiedzialne, jestem o tym przekonany. I powiem panu jedno, pierwszą rzecz, jaką zrobimy, jest uchwała w ogóle klubu parlamentarnego w tej sprawie i zajęcie siłą gabinetów w prokuraturze i powoływanie tych wszystkich kolejnych ludzi przez nielegalne osoby będzie przez nas bardzo twardo rozliczone, ale będzie bardzo twardo rozliczone. Wszyscy, którzy będą przestrzegali decyzji, będą się podporządkowywali, ja wiem, że to nie jest łatwe, ale decyzji tym nielegalnym neoprokuratorom wobec wszystkich będą wyciągane wnioski i to jest tak, że wobec prowodyrzy będą sądzeni, o tym już wspominał prezes Kaczyński, będą sądzeni z artykułu 127 polskiej kodeksu karnego i naprawdę w tej sprawie nie będzie żartów, dlatego że nikt do tej pory w Polsce nie zrobił sobie, nie postawił uchwały wyżej niż ustawy. Do tej pory to nie miało miejsca i to jest po prostu, to są elementy zamachu stanu i będą z tego wyciągane wnioski, jeżeli oni będą sobie myślą, że będą rządzili wiecznie i że nawet jeżeli teraz będą używali tych prokuratorów do tego, żeby skręcać jakieś śledztwa i rzucać się na nas, nie będą rządzili wiecznie. Nie będą rządzili. To na koniec, wyciągniemy z tego wnioski. Panie Burza, na koniec jeszcze tylko zapytam, czy prokuratura zarządów Prawa i Sprawiedliwości, a jeżeli chodzi o prokuraturę, to bezpośrednio prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, to była prokuratura, która tak samo traktowała polityków, czy ludzi związanych z ówczesnym obozem władzy, jak i wszystkich innych obywateli? Jest pan przekonany, że wszyscy działali na takich samych zasadach i wszystkie potknięcia, błędy, afery rządów Prawa i Sprawiedliwości były wyjaśniane z całą intensywnością możliwą? No, jeżeli pan mnie pyta, czy instytucje państwa, takie jak prokuratura za naszego, czy inne za, no, prokuratura, czasów, za naszych czasów działały idealnie, to oczywiście, że nie. Nie, ale chodzi mi o to, czy działały, czy idealnie, tylko czy kierowały się mocno politycznym interesem. Dobrze, a jaki jest teraz najgłośniejszy temat, wie pan, ostatnich tygodni we wszystkich obozach? Ja panu przypomnę. Najgłośniejszy temat jest taki, że okazuje się, że wśród podsłuchiwanych Pegasusem było więcej osób z naszego obozu niż z obozu Platformy Obywatelskiej. Więc wie pan, ja nie wiem jak było, ale jeżeli by tak było, no to ma pan odpowiedź na swoje pytanie. No, oczywiście, jeżeli to chodziło o faktycznie walkę z przestępczością, a nie tylko jakąś inwigilację opozycji, nie wiem, konkurencji politycznej albo nawet polityków ze swojego obozu, bo tego też jeszcze do końca nie wiemy. A zna pan, to inaczej zadajmy pytanie. Pan jest dziennikarzem już ile lat? No, paręnaście pewnie się uzbiera. Paręnaście lat. Czy pan sobie jest w stanie w swojej historii przypomnieć przypadek, kiedy polityka wysokiego szczebla
wobec polityka wysokiego szczebla zeznania, że żądał od nich łapówki, złożyło 258 osób chyba, jak dobrze pamiętam. Czy pan jest w ogóle... Mówimy o marszałku Grodzkim, tak? O Grodzkim mówimy oczywiście. Tak, ale jedną, tak, ale jedną taką sprawę w Polsce, gdzie tyle osób... Bo oczywiście no tylko ta jedną, tylko ta jedną mogę przywołać. No właśnie, wie pan, no i ta akurat jest skręcana po prostu przez Bodnara, 2 lata chroniony immunitetem i pan mówi, że to my wykorzystywaliśmy instytucje polityczne do walki politycznej, a oni Senat wykorzystali do czego? I teraz Ministerstwo Sprawiedliwości, przepraszam, do czego? No to jest odpowiedź, to jest moim zdaniem odpowiedź, a poza tym trzeba pamiętać o tym, że prokuratura, jeżeli chodzi szczególnie o przestępczość gospodarczą, miała ogromne sukcesy. To znaczy, to jest ogromny udział prokuratorów w ściganiu VAT-u i w tak wielkich dochodach budżetu państwa w tym obszarze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Sprawa marszałka byłego, teraz senatora Tomasza Grodzkiego, mam nadzieję, że wyjaśniona będzie, że prokuratura faktycznie się temu przyjrzy. No panie pośle, dobrze, trzeba być dobrej myśli. Ale wycofali właśnie wniosek. Znaczy wycofali właśnie akt oskarżenia, no to tak się temu przyjrzeli. No ale może jeszcze będzie przeniesiona, nie wiem. Mam nadzieję, że faktycznie coś się jeszcze wokół tego wydarzy, bo faktycznie tam tych zeznań jest taka do liczba, że... Do czynnika na naradę. Będzie przeniesiona, ja panu dobrze powiem, gdzie będzie. Ale ja panu powiem tylko już na koniec, gdzie ona będzie przeniesiona. Ta sprawa będzie przeniesiona do czytelnika na słynną naradę polityków, sędziów i polityków Platformy Obywatelskiej. Czytelnik, przypomnę, przy Wiejskiej Kawiarnia, kilka pięter pod siedzibą Platformy Obywatelskiej. Tak. Patryk Jaki był gościem dzisiaj Wieczornego Ekspresu, polityk suwerennej Polski, deputowany do Parlamentu Europejskiego. Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Za chwilę kolejne odsłony naszego programu. Renata Beger pojawi się w naszym studiu.